Szósta postawa, ostatnia. Z tak zwanych klasycznych postaw Maryi, ewangeliczne postawy Maryi, te właśnie, które poznajemy, poznajemy klasyczne, takie główne. I ta szósta, którą widzimy na Golgocie. Ta postawa Maryi zawiera się w jednym słowie. Stała. Obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i potem kolejne. To słowo stała, to jedno słowo. Tu jest wszystko. Przenieś się na Golgotę sercem, duchem i wyobraź sobie Maryję. Stabat Mater Dolorosa, jak śpiewamy w piosence. Stała Matka Boleściwa, stała. W tym słowie stała pod krzyżem wszystko się zawiera. Przeżywała tragedię. Matczyne jej serce przeżywa wielki ból. Kochające serce rozbite, rozdarte, doszczętnie zranione, umiera na jej oczach. Na jej oczach umiera dziecko. A ona trwa. A ona stoi. A ona stoi pod krzyżem. To postawa, to jedno słowo zawiera wielką treść. Tutaj jest jej taka stabilność wiary. Szaleje wielka burza duchowa. Złe duchy triumfują. Żołnierze siepacze, tłum wrzaskliwy, niech zejdzie z krzyża, wtedy mu uwierzymy. A ona stoi. Taka stabilność wiary. Stoi. U stóp krzyża. Nie drgnie. Maryja. Trwająca Maryja, jak wrośnięta w ziemię, jak drzewo wrośnięte w ziemię. My, ludzie morza, wiemy, jakie drzewa rosną nad morzem. Jakie drzewa? Sosny. Powykręcane we wszystkie strony. Połamane, pokruszone, powykręcane przez wiatr, poskręcane te gałęzie, ale stoją. Maryja tak stoi wrośnięta w ziemię, jak wrośnięta sosna. Nie drgnie. Postawa jej ducha, postawa jej wiary i ten obraz powykręcanej sosny we wszystkie strony na wydmach morskich niech ci zostanie w sercu. Szarpana, dręczona, prześladowana, umęczona, jak wrośnięte drzewo w ziemię, ona stoi, nie drgnie. Tak zakorzeniona, tak mocno zakorzeniona, tak ugruntowana. Kolosan 1,23. Prosi święty Paweł 1,23. Abyście trwali w wierze,
ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się. Amen. To jest postawa Maryi Stabat. Stabat Mater Dolorosa. Stała Matka Bolesna. Jak ta sosna. Pokrzywiona, powykręcane gałęzie we wszystkie strony, szarpana przez wichry, wiatry, sztormy. Obgołocona z kory, obdarta, zakorzeniona. Nie ruszy się. To jest to, Maryja. Tu wypełnia swoją misję u stóp krzyża. U stóp krzyża. Definitywnie, absolutnie, swoją stałością, mocnym zdecydowaniem ostatecznie potwierdza fiat. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, jakiekolwiek przychodzą wichry, burze, ataki, dręczenia, masz stać jak ta sosna nad brzegiem morskim, zakorzeniona w tym piachu i nie drgniesz. Stała Matka Bolesna, stała pod krzyżem. Nie chwieje się, nie pada, nie leży, ale stoi. Dlatego też do dziś w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, do dziś pamiętamy, jak jest pięknie podkreślone to miejsce, gdzie stała Maryja. I my często, gdy tam jesteśmy, stajemy właśnie w tym miejscu i patrzymy na Golgotę, na górnym balkonie, jak tutaj na chór. Stajemy w tym miejscu Maryi, gdzie ona stała i wpatrywała się w Jezusa, sercem była z Nim i tak wpatrzona w Jezusa ukrzyżowanego, od Niego czerpała siłę. A więc stoi pod krzyżem. Nie drgnie, ale jest wpatrzona na wprost Jezusa. Ona stała wprost Chrystusa ukrzyżowanego i nie spuszczała z Jego oczu. To była jej siła. Maryja stojąca u stóp krzyża. U stóp krzyża ona dopełnia swoje fiat. I krzyż jest dla niej siłą. I ten Chrystus jest dla niej mocą. Także nie drgnęła. Tak jak Chrystus, który nie zszedł z krzyża, tak i ona się nie przesunie na centymetr w prawo, na centymetr w lewo. Ona stoi pod krzyżem. Do końca. Do ostatniego oddechu, do ostatniej kropli krwi. Nie myśli, co się z nią stanie. Ona stoi jak żołnierz na posterunku. Tak jak papież Jan Paweł II mówił na Westerplatte, do żołnierzy, do młodzieży, akademickiej. Każdy ma swoje Westerplatte. Wszyscy zginęli, wiemy. Każdy ma swoje Westerplatte, które, mówił papież, ma stać, ma obronić, ma utrzymać, nawet jeśli zginie. Do końca. I my mamy swoje Westerplatte. Wytrzymać pod krzyżem. Jak Maryja wpatrzona w Jezusa ukrzyżowanego, wpatrzona, czerpiąca siłę od Niego, oddychająca razem z Nim sercem, modląca się, wytrzymała. Pełna bólu jest. Jest pełna cierpienia. Cierpienie ją wypełnia po brzegi, ale ona co? Stoi. Stabat Mater Dolorosa. Stabilność Maryi nie drgnie. Ten ból, ten krzyż, on ją
unieruchamia. Jest unieruchomiona krzyżem. Patrzona w krzyż, pełna bólu. Ból ją unieruchamia, tak jak ból rodzącą kobietę unieruchamia. Gdy przychodzą bóle, nie będziesz tańczyć. Przychodzą bóle porodu, ten ból cię unieruchamia. I tak Maryja jest unieruchomiona przez ból, stoi w miejscu i za chwilę dokona porodu Kościoła. Amen. A pod krzyżem Jezusowym stała stabilność wiary, jej zdecydowanie, jej ugruntowanie, jej zakorzenienie, bo wie, że to jest misja bez odwrotu. Nie ma innej drogi. Nie ma ale. Nie ma, że boli. Nie ma odwrotu. Nie ma innej opcji. Nie ma innej alternatywy, jak tylko stać. A pod krzyżem stała, jak ta zakorzeniona sosna. Przypomina mi się taki film, który oglądaliście. 300. Kojarzycie ten film? O Sparcie. O żołnierzach Sparty. Ja lubię filmy rycerskie, żołnierskie, wojownicze. Sparta. Król Leonidas. Cieszyłem się, że mogłem być w tym wąwozie Termopile pod pomnikiem Leonidasa, przyjrzeć się w tym miejscu, gdzie ta bitwa się dokonała, jak tylko 300 Spartan broniło Sparty przed Persami. I proponują mu kapitulację, ugodę, układ, porozumienie, poddasz się, dogadamy się. A Leonidas mówi, nie ma takiej opcji. Spartanie się nie poddają. Spartanie się nie dogadują. Spartanie nie zawierają żadnych układów, żadnych porozumień, żadnej kapitulacji. Spartanie nie mają innego wyboru. Walczą i giną. Mają tylko jedną opcję. Walka, zwycięstwo albo śmierć. Spartanie walczą i giną. Dwie alternatywy. Zwycięstwo albo na polu walki śmierć. Nie ma odwrotu. Nie ma ugody. Nie ma kapitulacji. Leonidas ginie. 300 Spartan ginie w wąwozie Termopile. Ale ta śmierć, ta krew Leonidasa dała potem przykład tysiącom, tysiącom, tysiącom innych Spartan, którzy potem dokonali wielkiego zwycięstwa. Amen. Stała Maryja pod krzyżem i była zdecydowana do końca na śmierć. Iść za Jezusem to jest być gotowym na śmierć. Na śmierć. Czy Maryja wtedy nie myślała o tym? Czy się nie bała, co się z nią stanie? A pod krzyżem stała Maryja, która w tym bólu przeżywa poród. Rodzi Kościół. Rodzi Kościół. Apokalipsa 12:2. Co mówi Słowo? Maryja rodząca w bólu. Jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
cierpiąc bóle i męki rodzenia. Przez jej ból rodzi się Kościół. Dlatego w tym bólu, w tym konaniu razem z Jezusem współodkupicielka staje się matką Kościoła. Oto matka Twoja, Maryja. Naucz nas, prosimy Cię, Matko Boża, gotowości na śmierć, gotowości na prześladowania, gotowości na ucisk, gotowości na wszystko, cokolwiek będzie, cokolwiek nas zaatakuje, byśmy wiedzieli, że nie ma układów, że nie ma kompromisów, nie ma wycofywania się i poddawania, jest albo zwycięstwo, albo śmierć za wiarę, za misję. Matko Boża, prosimy Cię, ucz nas, byśmy choć trochę naśladowali Ciebie w Twojej drodze, w tych ewangelicznych postawach służebnicy, w postawie Twojego fiat, Twojego magnifikat, w postawie Twojego kontemplacyjnego zachowywania słowa i rozważania w sercu, w postawie wstawiennictwa, pośrednictwa, wspomożenia wiernych, by Tobie zawierzać nasze życie w Kanie Galilejskiej i w postawie stabilności wiary stojąc pod krzyżem. Naucz nas tego, prosimy Cię, Matko Boże. Byśmy stali pod krzyżem. Byśmy byli tak zakorzenieni, wrośnięci w wiarę, stabilni, ugruntowani. Jak prosi święty Paweł Kolosan 2,14, zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim budujcie. Amen.